pewno się nie kojarzycie, ale myślę, że jest to niezwykle wartościowy człowiek i myślę, że jest to przedstawiamy idealna, po raz pierwszy. Idealna osoba, którą możemy przedstawić Wam po raz pierwszy. Mam na myśli Mikołaja Potockiego, który odwiedził nas wraz ze swoim tatą w Kambodży. Dlaczego Witam. Postanowiliśmy nie łamać konwenansów i dorosłym rozmawiać z dorosłymi, a młodszym rozmawiać z młodymi? Słuchajcie, to jest proste. Ponieważ spojrzenie na świat, które mają młodzi, jest zupełnie inne niż to, które mają starsi. W związku z powyższym, starzy mają doświadczenie, mają wiedzę, oni wiedzą, z czego jest zbudowany świat, wiedzą dużo, bo z niejednego pieca chleb jedli i wszystko ale to w nas młodych tkwi ten potencjał na zmianę, na to, żeby osiągnąć więcej, żeby zmienić to, co dzisiaj widzimy na co dzień. I głównie z tego powodu powstaje ten właśnie materiał. Właśnie z tego powodu, żeby porozmawiać o tym, co możemy zmienić i jak możemy to zrobić i dlaczego warto. Mikołaj, witam Cię serdecznie. Witam. Dziękuję przede wszystkim za to, że tutaj mogę wystąpić. To jest dla mnie coś nowego, coś ciekawego, coś, co od dłuższego czasu trzeba było poruszyć. Wiele tematów, które są do poruszenia. Jestem też tutaj w pięknym kraju z nowymi tutaj, ze starym znajomym, z nowym znajomym. Mogę poznać tutejszą kulturę, tutejszy świat, co jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim to będzie bardzo ciekawe dla młodych osób, które żyją w Polsce, które nie mają jakby, nie sądzą, studiują, wiadomo, ale które się boją nowych wyzwań podejmować z wiadomych przyczyn, że w Polsce, jak wszyscy wiemy, bez, że tak powiem, kolesiostwa, bez pieniędzy większych jest małe predyspozycje. A tymczasem, słuchajcie, chcemy Wam pokazać zupełnie inną drogę. Bo to wcale nie jest tak, że świat, w którym żyjemy, kończy się, nie wiem, na miejscowości, w której mieszkamy. To nie jest tak, że świat, który ogarniamy, to jest tylko to, gdzie pracujemy. Świat, słuchajcie, to jest ponad 190 krajów, to jest 7 kontynentów, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży obszar, gdzie można spróbować swoich sił. Jeżeli ktokolwiek z nas myśli, że ale to może mi się nie uda, może ja będę gdzieś tam nie do końca dobry, może będę miał porażkę. I słuchajcie, każda porażka jest w porządku. Tu nie ma problemu, bo naturą ludzką jest popełniać błędy, natomiast absolutnie naturalne jest to, żeby tunelować nasze myślenie i fokusować się tylko na tym, co otacza nas dzisiaj. Bo to jest problem. Problem, który nikt nigdy nam nie udziela odpowiedzi na ten problem. Tak? Nikt nigdy nam nie mówi, że można inaczej. Nikt nigdy nam nie powie, że da się mieszkać gdzieś indziej, że można zmienić całe swoje życie. I zauważcie, bardzo, bardzo często jest tak, że niestety, ale nasze otoczenie, nasza rodzina, nasi znajomi, przyjaciele mówią nam, ściągają nas w dół, mówiąc nie wyjdzie. Co mówiliście twoi znajomi, jak przyjeżdżałeś do Kambodży? No, że tutaj jest, uważać trzeba na wszystko, że kradzież, że złodziejstwo. Też czytałem dużo w internecie, co się tutaj dzieje, a to tak do końca nie jest. Wiadomo, jak w każdym kraju są inne obyczaje. Do nich trzeba przywyknąć, to przede wszystkim. Tutaj jest po prostu inna mentalność u ludzi, tak? Ludzie się cieszą z małych rzeczy. Ludzie jadą w 5 osób na skuterze i są szczęśliwi. A u nas jest tak, że człowiek jedzie w nowym Mercedesie i myśli, jak tutaj zdobyć Rolls-Royce'a czy jakiegoś Bentley'a. To też jest inne myślenie. Tak? Ciągle za mało. Ciągle za mało jest czegoś, tak? Powinniśmy przede wszystkim doceniać to, co mamy. To, kim jesteśmy, to, kim się otaczamy, to, że mamy przyjaciół, to, że mamy rodzinę, to jest bardzo ważne. A to, że na przykład, no to tak jest, tak jak powiedział Artur, że na 1000 pomysłów wyjdzie 999, nie wyjdzie 999, a jeden wyjdzie, tak, który przyniesie naprawdę kupę pieniędzy. Przecież nie jest tak, że człowiek się nie, że jak rodzice są czyjś i się dorobili czegoś, to nie jest tak, że oni zaczynali już mając pieniądze. Większość było tak, że to były czasy pokomunistyczne, powojenne i się dopiero zaczynali ludzie dorabiać.
mieli pomysły. I ciężko pracowali, żeby te pieniądze zdobyć, bo to nie jest tak, że ktoś im dał. Dokładnie że tak. To nie jest z nieba, ktoś im nalał na konto po prostu te miliony. To nie, dokładnie absolutnie. Tak. To nie jest tak, jak jest w social mediach, na Instagramie, na Facebooku czy na Twitterach, że dziewczyna dostaje od chłopaka Rolls Royce'a, bo nie wiadomo tak naprawdę co i ona się tym chwali. To też wykręca rzeczywistość jaka jest, bo tak nie jest po prostu, tak? To wszystko jest też robione pod publiczkę, to trzeba bardzo dobrze zrozumieć. I to większość z was wie, że niestety, ale te Rolls Royce'y, te piękne kobiety z biustami na wierzchu, te piękne baseny, palmy i piękne drinki, to wszystko jest jedna wielka kurde ściema. Ale słuchajcie, jest coś, co łączy dwa pokolenia, czyli moje, nasze, Mikołaja i naszych rodziców. Jest to wspólny pomysł, który zapoczątkują oni. My będziemy kontynuować, a nasze dzieci będą kontynuować to jeszcze dalej, jeszcze później. I uważamy, że akurat ten pomysł nie tylko jest autentyczny, nie tylko jest prawdziwy, ale jest po prostu wspaniały, ponieważ otwiera całkowicie nowe możliwości dla wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chcą się wyłamać z tego schematu myślenia tunelowego. No tak, trzeba to przede wszystkim zobaczyć, co się dzieje tak w naszym rodowitym kraju, bo te wszyscy jesteśmy Polakami w Polsce. Kto rządzi naszym krajem, kto jak prosperuje, kto jest tam przede wszystkim. My się patrzymy na Sejm jako na osoby, na posłów, na senatorów, jako na osoby, które są majętne, ale miejmy na to fakt i świadomość, że te osoby nigdy nie były majętne wchodząc do Sejmu. To nie jest tak jak pan poseł Jakubiak, który wszedł do Sejmu mając 60 czy 70 milionów złotych na koncie. To są osoby biedne, które wchodziły dorobić się do koryta. Zerwać z koryta, no, nazwijmy to wprost. Tak jak pan Morawiecki, który, no tak nie jak pan Morawiecki, pan Morawiecki wiadomo ile tutaj lewych zrobił rzeczy. To nie jeden młody wie i tego się nie ukryje. Natomiast o czym my młodzi zapominamy? Dokładnie. Zawsze. Nie pamiętamy o tym, ale nie pamiętamy o tym nie z naszej winy, bo to nie jest nasza wina, że my o tym nie wiemy, bo nas nikt tego nie uczy. My nie wiemy o tym, jak tak naprawdę wyglądała historia Polski. Dlaczego dzisiaj wprowadza się pojęcie czwartej RP Kaczyńskiego, bazując na trzeciej RP jako coś dokonanego, coś zakończonego, a tak naprawdę powinniśmy się cofnąć do drugiej RP. Bo to tam tkwią odpowiedzi. To tam są odpowiedzi na nasze pytania i to jest prawda, której nikt nas nie uczy. Dlaczego nas jej nie uczą? Z tym zostawię was bez odpowiedzi, bo no słuchajcie... Są mądrzejsi, zresztą, tak. Wiadomo, ale też trzeba zobaczyć na to, kto rządzi w kraju. To jest osoby, które były wychowywane, w czasach się wychowywane. Nie tylko wychowywane, ale głównie kreowane przez komunistów, które były wychowywane w tym takim komunistycznym toku myślenia. Nie mówię tutaj o panach Kaczyńskich obu, bo to jest wiadomy fakt. Nie trzeba mówić, ale o innych posłach, którzy byli wychowywani. Tutaj nie ma w ogóle, ja się chciałem zobaczyć, dlaczego nie ma młodych na listach PiS-u. Dlaczego nie ma wystarczająco, nie wiem, 25-latków, 26-latków, czy to są inteligentni ludzie, czy PiS ma, że proszę, nie wiem, za głupków osoby poniżej 30 roku życia, bo nie ma takich osób. To nie, w wielu partiach też nie ma osób młodych. Dlaczego też nie jesteśmy my dopuszczani do takich różnych tutaj sytuacji, gdzie są w państwie. Wiecie, teraz muszę się w tym kierunku wypowiedzieć. Okej, to jest stricte polityczne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale o ile w PiS-ie rzeczywiście, Mikołaj, przyznajcie rację, nie ma młodych ludzi, o tyle w Konfederacji już są. I to jest ta iluzja. Na młodych ludzi. To jest ta iluzja, to jest ta pułapka na młodych ludzi właśnie, że coś niby się klei, to się trzyma niby kupy, to jest niby wszystko spójne, to jest niby wszystko logiczne, ale tak naprawdę jakbyśmy się przyjrzeli wszystkim propozycjom programowym, które prezentuje Konfederacja, no to logiki w tym brak. Odniesienia do realiów rynkowych, gospodarki, makro, brak. A jeżeli chodzi o podejście, o etykę życia społeczeństwa, tak, o wolność, typowo wolnościowe sprawy, to dlaczego jest tak, że tylko mężczyzna ma mieć tą wolność, ale kobieta już nie do końca?
Nie, nie, nie. Kobieta to jest tam z boku, z boku, z boku. Teraz na siłę tą kobietę wpychają na front, tak, medialny, żeby pokazać się z dobrej strony, ale w konsekwencji nie do końca. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj nie bez przyczyny, ponieważ chcemy zaproponować coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego i nie mam na myśli polityki. Absolutnie. To nie chodzi o politykę, tu nie chodzi o to, żeby zakładać nową partię, żeby zdobywać głosy, tkwić w systemie. Nie, my chcemy przerwać ten system. Ale nie tak, jak to zapowiada Konfederacja, przewracać stolik, a tak naprawdę dogadać się z PiS-em, cześć, piąteczka. Nie, 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 nie. Jeżeli chcemy coś zrobić poważnie i dobrze, to trzeba to zrobić z dala od systemu. W związku z powyższym jesteśmy 10 tysięcy kilometrów z dala od systemu, który nas gdzieś tam cały czas wszystkich zniewala. I możemy to zrobić. Trzeba też pamiętać, że to, co rzucają nam wszystkie partie rządzące czy nierządzące, ja to nazywam licytacją polityczną, to jest ja dam 800 plus, ja dam 500, ja dam 1000 zł plus. To jest wszystko rzucanie tak zwanego mięsa, które jest bardzo nieświeże. To, co teraz zaproponował PiS do 25 czy 26 roku życia, nie ma odprowadzania podatku, to jak wiemy, to jest rzucenie po prostu chłopu takiego, żeby zaspokoić żądze młodych, a wiemy, że każdy o tym wie, każdy młody wie o tym, przynajmniej kogo znam, z kim mogę porozmawiać, że wiemy, że to jest po prostu rzucenie takiego chłopu. Więc są bardzo młodzi, jest wiele młodych, inteligentnych osób, tylko nie są dopuszczeni do głosów. Do słowa. Młodzi nie chcą głosować i ja to mogę zrozumieć w 100%, bo każda frakcja w jakiś sposób działa na swoją korzyść i każda frakcja będzie chciała oszukać na pewien sposób. I wyrwać to koryto dla siebie. Dlaczego osoby, które właśnie przychodzą do Sejmu, zarabiają po, wiadomo, 5-6 tysięcy, to ja nic do tego nie mam, ale wychodząc z rządu mają po kilka milionów na konta. One nie zarabiają tyle. Mach co wyciągniesz nawet na lewo, wyciągając, biorąc sobie zawyżone faktury na paliwo, na żonę, samochód żony, samochód brata, wynajmując sobie od brata czy tam od kuzyna na biuro, na poselskie. To wszystko zostaje w rodzinie, te pieniądze. To jest maks 40-50 tysięcy, tylko ja się pytam, skąd po tylu latach jest tyle milionów na kontach różnych. Przykład pana Szumowskiego, co tam milionerem się stał, żona i brat. Więc na tym to bym chciał tutaj zakończyć swoją. Na tym zakończymy rzeczywiście. Właśnie. Bardzo dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę. Ale na tym nie kończymy całego cyklu, bo to jest tylko początek tego, co chcemy wam przekazać, co chcemy zaproponować, co chcemy pokazać. Dokładnie. Jako istotną i namacalną zmianę. Dokładnie. Świat się nie kończy na Polsce. Znam wiele przypadków, gdzie ludzie popełniają samobójstwa, młodzi. Coraz więcej młodych popełnia samobójstwa. I to jest wręcz... dla mnie to jest niepoważne, że całe życie przed sobą. Rodzice tych dzieci, którzy kładli swoje, całe swoje życie kładą w te dzieci, a dzieci kończą w ten sposób, bo nie widzą perspektyw, bo też właśnie tak jak ty mówisz, social media zaburzają w pewien sposób. Partie obiecują, nie ma tego, nie ma nowych perspektyw dla młodych za bardzo w Polsce aktualnie, bo kolesiostwo jest. Jak ktoś nie ma bogatego taty, bogatej mamy, wujka w polityce, nie ma szans, nie ma jak się przebić dalej. Okej, ale o tym pogadamy następnym razem. Teraz dziękujemy serdecznie za to, że nas wysłuchaliście. Wierzę w to, myślę, że obaj wierzymy w to, że to, co usłyszeliście, jest bardzo, bardzo wartościowe. Do zobaczenia.